Ja zawsze siebie samego nazywałem psem, ale nie w kontekście złego, tylko w kontekście dobrego. Pies przede wszystkim jest wierny. I walczy do końca. Ten 24 na dobę, jak się już wstąpi do policji, prawda? Do tego dostałem legitymację, to do czego jest zobowiązuje, nie? Żaden bandzior, prawdziwy bandzior, stary bandzior na mieście nie poda psa do prokuratury na papier. Nie poda. Taki jest kodeks. Jeżeli pies trafi za kraty, dużo zdrówka mu życzę. Wtedy jest wolna amerykanka. Na wolnym rynku żaden bandyta psa nie ma prawa podać. Jeśli poda, będzie ukarany przez bandytów. Przewidziałem działania na dzień dzisiejszy, skierowane są na kontrolę agencji towarzyskiej, z tym, że przede wszystkim pod kątem ujawnienia środków odurzających. No i poza tym, jak zwykle, legalność pobytu obcokrajowców, których tam zostaniemy, legalność zatrudnienia. Budynek jest monitorowany, pełen monitoring, także trzeba tam wejść z głową. Wejście musi być o tyle dynamiczne, żeby nie uniemożliwić jakiekolwiek ruchy z ewentualnymi narkotykami, z tymi środkami dożywczymi, które tam mogą być. Ile przewidujemy tam osób, że będzie? Według wiedzy, jaką posiadamy, może być tam do 12 osób, które są w naszym zainteresowaniu, do zatrzymania. Panienek, konkretnie panienek. Po wejściu na adres kolega, który jeździ busikiem, udaje się do Straży Granicznej po pieska. Piesek przyjeżdża, wykonuje przewodnik swoje czynności, odwozimy pieska na miejsce, a my w tym czasie wykonujemy czynności. Także startujemy tam, dwie osoby wchodzą, z chwilą wejścia dwóch osób, hasło, wchodzą pozostali, już wykonujemy czynności i to by było wszystko. I oczywiście środki ostrożności. Głównie nastawiamy się tam na narkotyki. Zero, zero, zgłoś dla cichego. Zgłaszam Ci wyjazd z tej sekcji, rejon Mokotów, kontrola agencji towarzyskiej, cel ujawnienie środków odurzających. Dobra, przyjąłem. Agencja towarzyska jest takim miejscem, gdzie można spotkać każdego. Zaczynając od zboczeńca, kończąc na biznesmenie. Tego rodzaju atrakcjami nie gardzą też obcokrajowcy. W agencji można napić się alkoholu, bywa też, że klientom oferuje się zakup narkotyków. A to już jest przestępstwo. Tym razem policjanci z Wydziału Kryminalnego weszli do agencji, udając klientów. Dopiero w środku okazało się, kim są naprawdę. Policja! Ustaw się, proszę. Zero, zero, cicho. Jestem na adresie. Poczekaj. Bierz tą torebkę już. Dobra. Wszystkie panienki z agencji zostaną poddane kontroli osobistej. Słuchaj, nie kombinuj. Nie kombinuj już. A teraz będziesz stała za karę i się nie ruszała. Przejdź tu, tutaj się przeszedł. Co tam kombinujesz? Co jest z kombinacjami? Na kolanach ręce. Wszystkie rączki na kolana. O! Coś rzucała? Coś rzucała co? Na imię jak? Ja, Irena, ta? Muszę sobie ją zapisać. Zapisz sobie od razu, panią. No a co to jest, Juńka? Co? Wiem, że ją zapiszę. No. Dobra, no spoko. Dupa brada, kochani. Także coś zarobiła. Biały proszek w małej foliowej torebce wygląda na narkotyk. Czy policjanci mieli dobrego nosa, wykaże późniejsza analiza. Nie rozmawiał.
te siedziałki. Ale nie siadaj, nie siadaj. I tam, i uciekaj. Do akcji wkracza specjalnie przeszkolony pies. Jego zadaniem jest zaznaczenie miejsc, gdzie mogą być ukryte narkotyki. Strasznie. Pies wskazał pod zlewem pudełko, w którym mogły być przechowywane narkotyki. W wyniku akcji policjantów wszystkie panienki oraz ochrona zostają zatrzymani do wyjaśnień. Bagaże wszystkie w jednym miejscu. Teraz policjantów czeka cała noc przesłuchań i wypełniania dziesiątków formularzy określonych przepisami. Okej. 3, 4, 5, 6. Czytaj, tak. Klasyfikacja narkotyku odbywa się przy pomocy standardowego testu. Tu ładnie widzimy, że substancja, którą znaleźliśmy w mieszkaniu przy dziewczynie, to amfetamina. Dzisiejszej nocy te dziewczyny już nie zarobią. Prześpią się na dołku. Dobra panienka ma w ciągu doby około 10 klientów. Stawka za godzinę waha się od 100 do 300 zł, z czego około 60% przejmuje właściciel agencji. Dochód dzienny dobrze prosperującej prostytutki wynosi od 500 do 1500 zł. Co miesięcznie daje 15 do 20 tysięcy. Właściciel agencji zatrudniającej 10 prostytutek zarabia miesięcznie od 50 do 80 tysięcy. To naprawdę dobry interes.